Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozpoczynamy dzisiaj studium Pisma Świętego. Temat nosi tytuł Zbawienie jedynym rozwiązaniem. Rozpoczniemy nasze studium modlitwą i poproszę Kasię o modlitwę. Drogi Boże, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że dałeś nam swoje słowo, za to teraz, że możemy go studiować, za to, że dajesz nam nadzieję i wiarę. Ojcze Niebieski, przyjmij nasz hołd i podziękowanie za wszystko, a teraz bądź z nami podczas tego studium. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przedstawmy się może jeszcze internautom z imienia. Ja mam na imię Julian. Ja jestem Janusz. Andrzej. Kasia. I Piotr. Przystępujemy zatem do studium. Poprzednia lekcja mówiła o tym, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, ale na skutek grzechu wszystko się popsuło. I świat zaczął inaczej wyglądać, i człowiek nie wyglądał już na bardzo podobnego do Boga, ponieważ zaczął się przed tym Bogiem chować. Stracił swoją szatę, która go chroniła. Nie wiemy dokładnie, jak ona wyglądała. Prawdopodobnie była piękna. Zaczął się okrywać liśćmi. To już nie jest to samo. I grzech zaczął szerzyć spustoszenie w świecie i w człowieku. Czy Bóg był zaskoczony tym, kiedy grzech wszedł na świat? Czy miał jakieś rozwiązanie? Na pewno był zasmucony tym, co się stało, bo stworzył świat idealnym i nie taki był plan, żeby go niszczyć. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej był przygotowany, dlatego że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, jest alfą i omegą, także od samego początku miał swój plan na wypadek, gdyby dał człowiekowi wolną wolę, więc musiał być przygotowany na ewentualność tego, że człowiek nie postąpi zgodnie z zaleceniami. Dziękuję. Bo jest powiedziane, że człowiek zaczął się chować, a Bóg co, zostawił go tak? Niech się tam chowa, niech się okrywa tymi liśćmi, niech sobie żyje jak chce, tak? Ja bym powiedział, że ta sytuacja, jaka się wytworzyła, była dosyć kłopotliwa chyba, bo tak na pierwszy rzut oka to by wyglądało to jakby fuszerka. Bóg zrobił coś, co okazało się złe, niedoskonałe. Wiecie, dzisiaj jak konstruujemy maszyny czy jakieś urządzenia, no to wiemy o tym, że one nie są doskonałe i od razu zakładamy, że będą miały taką a taką żywotność, że są potrzebne takie a takie przeglądy, co wymiana części jakaś, prawda, co jakiś część, ale Bóg stworzył doskonałego coś. I nagle się okazuje, że to jest niedoskonałe. Jak to możliwe? No przecież to się Panu Bogu zdarzyło. Ja myślę, że jeśli chodzi o kwestię czegoś, co my możemy się uczyć od Boga i wiele razy nas zawstydza, to jak bardzo jest elegancki i daje wolny wybór człowiekowi. Tym się różni często, że jeden człowiek drugiemu narzuca swoją rację, wolę, wymusza czasem często wiele, wiele rzeczy. Natomiast Pan Bóg jest takim dżentelmenem, od którego możemy się tak wiele nauczyć. I On też dopuścił do tej sytuacji, że dał drzewo poznania dobra i zła i obdarzył go zaufaniem i dobrą wolą. Ale zdarzyło się strasznie przykro. I tak dzisiaj ten świat wygląda, przeklęty grzechem, i każdy element życia jest jego dotknięty. Ja w tygodniu rozważałem taką myśl, bo czasami zazdroszczę nawet takim stworzeniom jak ptaki. One wiedzą, kiedy mają odlatywać. Byłem zaskoczony, jak byłem na Ukrainie i tam bocian miał gniazdo, a moja kuzynka mówi,
No, w piątek już odlatują. Ja mówię, jak to w piątek, skąd wiesz? No wiem, bo one zawsze dokładnie tego dnia, dnia miesiąca odlatują. Teraz wypada to w piątek, to wiem, że w piątek odlecą. I myślę sobie, Boże, jak Tyś to cudownie stworzył. Taki ptak, on wie w ciągu roku, w jakim dniu on ma odlecieć. I robi to. A my ludzie... No i właśnie to jest, ja powiedziałem, że to fuszerka, ale to nie jest fuszerka, tylko to jest mistrzostwo najwyższej klasy. Stworzyć coś, co nie musi być mi posłuszne, prawda? Zrobić coś, co nie będzie zaprogramowane tylko tak i nie inaczej, że tego dnia ma odlecieć i koniec. Zrobić coś, co może odleci, a może jak się mu nie będzie podobało, to nie odleci. I po swojemu sobie zrobi. I ja mu daję możliwości. Mówię mu, jak nie odlecisz, to tu zamarzniesz, prawda? Ale jak chce, to niech spróbuje. Tak. Bóg stworzył kamienie i one są kamieniami i nic się nie zmieniają i nie grzeszą i nic nie robią. Tak. Stworzył drzewa i one tak funkcjonują, jak jak powinny. Ale Bóg stworzył najwyższą istotę, jakim jest człowiek i tutaj to jest rzeczywiście mistrzostwo. Bóg wiedział, że może zgrzeszyć, ale wiedział, że poradzi sobie z tym problemem, nawet jak człowiek zgrzeszy i wybierze coś przeciwnego. Dobrze. My mówimy o tym, że grzech wszedł na świat. Czy to rzeczywiście taki straszny jest ten grzech? Bóg powiedział, za to, że zjesz z owocu drzewa, to umrzesz. No wielu mówi, za jedno jabłko my wszyscy tak cierpimy. Właśnie. Czy to rzeczywiście tak jest, że Bóg taki srogi jest za jakieś tam jabłko, jak niektórzy mówią, to teraz tyle ludzi musi cierpieć. To nie chodziło tyle o to jabłko czy owoc, jak jest wspomniane w Biblii, ale o nieposłuszeństwo. Bo to mogło być co innego, ale to było umową między Bogiem a człowiekiem, że tego ci nie wolno. Taka historia mi się przypomina, kiedy człowiek próbował zobrazować to działanie człowieka na ziemi zrywającego owoc do czasów współczesnych, kiedy rodzice zostawili dzieciom pełny stół zastawiony różnymi smakołykami i na środku tego stołu była miska odwrócona do góry dnem. I rodzice wyjeżdżając powiedzieli, żebyście czasem nie zaglądali, co jest pod tą miską. My wrócimy i wtedy będziemy się cieszyć tym, co tam jest. I dzieci jadły sobie ze stołu różne potrawy, cieszyły się, ale przyszedł czas, kiedy ich ciekawość była tak potężna, że nie wytrzymały i powiedziały, my tylko zobaczymy, nie będziemy dotykać. I uniosły miskę. I spod miski wyleciał ptaszek, którego już nie mogły złapać. I wydaje mi się, tak samo było z tym nieposłuszeństwem w raju. My tylko jeden owoc. Tak. Ale to nie chodziło o to, żeby podnieść tą miskę czy zerwać owoc. To chodziło o posłuszeństwo. Popatrzmy na teksty biblijne, co nam mówią i na nasze życie. Czy rzeczywiście to była taka błaha sprawa? Jeden owoc. No i popatrzmy, jakie są skutki tego. Znaczy, skutki są fatalne, skutki są dalekosiężne i skutki są powszechne. To nie tam, że tam jakaś grupa ludzi, czy jakaś rodzina, ale faktycznie rozprzestrzeniło się to jak największa zaraza i nie do wyplenienia. A, no i faktycznie dzisiaj, jak mamy jakąś epidemię, czy jakąś wielkie zło, jakaś choroba się rozprzestrzenia, to czasem znajdziemy jakiś sposób na to, żeby ją ograniczyć, żeby ją wyeliminować, ale to się okazuje, że Bóg nagle jest jakby bezbronny. Nie potrafił tego ograniczyć, no bo Bóg dał swoim stworzeniom wolną wolę. Gdyby Bóg nie dał tej wolnej woli, to pewnie by powiedział, stop, koniec, tutaj tych izolujemy, tych zamrażamy albo, prawda, unicestwiamy i by był spokój ze złem, prawda? A w tym momencie, niestety, każdy może i każdy robi, co chce. Tak. No, mamy tutaj w Piśmie Świętym powiedziane o różnych ludziach.
to wiemy, że tak w życiu jest. Ale może te przykłady z Pisma Świętego, bo to sam Bóg napisał, co robią ludzie. Na przykład psalm 59. Ratuj mnie od złoczyńców, wyzwól mnie od... Morderców. Morderców. No co może być gorszego, jeśli jeden drugiego morduje? Robią tak ludzie? Pewno. Na porządku dziennym jest to w tej chwili. A co jest powiedziane na temat serca ludzkiego generalnie? Że się zatwardziło. Podstępne. Podstępne i zepsute. Podstępne i zepsute jest serce ludzkie. Tak, przewrotne można powiedzieć. Tak, no i przez grzech weszła śmierć na ten świat. Bogacze, co jest powiedziane tam o tych bogatych? Generalnie. Pokładają nadzieję w swoim bogactwie, ale to wszystko nic nie daje. To jest wszystko uda. Zatrzymują zapłatę oczywiście, tym biednym. Wyzyskują i tak dalej. Znaczy, to jest, ja myślę, że to jest tak, takie straszne, że to jest, bo my byśmy mogli mówić o mordercach, o bogaczach, o jakichś tam przestępcach, o politykach, może i tych, ale my, chrześcijanie, my nie. My jesteśmy od tego wolni. A popatrzmy na siebie. Czy jesteśmy naprawdę od tego wolni? Czy ten grzech do nas nie ma dostępu? Czy my jesteśmy od niego w jakiś sposób zaszczepieni, że on wszędzie, ale nie do nas? To się tak pozornie wygląda, że nas to nie dotyka, a to wcale nie jest prawda. Wszystko zależy od kryteriów, jakie sobie założymy. A Pan Jezus je ciągle podnosił, gdy przyszedł, już począwszy od Żydów, i powiedział, że skopru i zmięty oddajecie dziesięciny, albo jeszcze inne rzeczy, a innych, wiele większe rzeczy, albo mówił o belce, którą macie w oku, a chcecie wyjąć źdźbło z brata, od brata swego. Ja powiem tak, że człowiek tak naprawdę, my jesteśmy w dość bezpiecznym miejscu, jeśli chodzi o historię czasu, ale człowiek serce ma tak niedobre i tak zepsute, i ono narażone jest na wiele złych rzeczy poprzez zło, które szatan rozpostarł w sercu człowieka, że jak się zmieniają okoliczności, to człowiek potrafi być naprawdę okrutny. I wiecie co, że śmiem twierdzić, że zwierzę czy jeszcze inne Boże stworzenie nie byłoby tak okrutne w żaden sposób, nawet najbardziej groźny lew, jak człowiek i jego serce. W Piśmie Świętym napisane jest coś takiego, co mnie nieraz zastanawia. Bo miłości prawdy nie przyjęli. Czemu człowiek nie przyjmuje tego, co jest prawdą, miłością? O czym to świadczy? O przeniknięciu tego zła. O przeniknięciu zła. To w myślach już jest. To nie jest tylko w czynach, czy w jakichś tam przypadkowych spotkaniach, ale to już jest w intencjach. Człowiek, myśli ludzkie są ustawicznie złe. No, człowiek się rodzi i już się denerwuje, już się wkurza. Jak coś nie dostaje, to od razu złość. To przecież krzyk dziecka, małego nawet, wcale nie jest taki delikatny i przyjemny. Jeżeli pamiętacie jeszcze, jak dzieci to potrafią robić nocą, prawda? Tak. No. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze w czasach komunistycznych, nazwijmy to, jechałem samochodem i coś tam wieźliśmy, a kierowca mówi, o, tu mieszkał kierownik GS-u gminnej spółdzielni, niedawno zmarł, to był porządny człowiek, ten to wszystko załatwił, jak trzeba było. Oczywiście trzeba mu było dać za to coś tam, nie, ale zawsze załatwił. Ja sobie pomyślałem wtedy, jak rzeczywiście już jest przewrotny sposób myślenia ludzi. Pismo Święte mówi tutaj i potępia to, że ludzie dają łapówki. A ten myślał, że to jest w porządku, czegoś potrzebuje, no to da mu tam tą łapówkę. To nie nazywa łapówkę, tylko coś tam mu zapłaci, nie? I ten kierownik mu to załatwi. Po prostu serce ludzkie jest rzeczywiście już od dzieciństwa złe i później nawet te myśli są takie, że on myśli, że to jest dobre, a to jest złe. Mnie najbardziej boli to, jak my
tymi samymi miarami, którymi odmierzany jest świat wokół nas, mierzymy i to, co robimy dla Boga. To, co robimy w Kościele dla naszych braci, dla naszych przyjaciół. Kiedy spotykamy się pod ciągnięciem tego pod tę samą sztampę, pod te same normy, to mnie bardzo, bo jeżeli ty coś robisz, to ty musisz z tego mieć korzyść widocznie. To jest ogólne zrozumienie. No przecież jeżeli coś robisz, to się ci za to coś należy, prawda? I widocznie z tego musisz mieć profity. Jeżeli my chcemy komuś pomóc, to często jesteśmy postrzegani jako ci, którzy robią to dla jakiegoś zysku, dla korzyści. Dobrze. I teraz powiedzmy, no grzech wszedł. To nie jest błaha sprawa. My wiemy, że grzech zaistniał we wszechświecie. Po prostu tam był pierwszy ten, który zainicjował to zło, Lucyfer. No i później to się przeniosło na ziemię, ale ten Lucyfer nadal miał prawo odwiedzać niebo. Czyli on w tym wszechświecie jednak krążył. I pomyślmy, to zło weszło i mogło się rozprzestrzenić na cały świat. Ja tak czasami myślę o takiej małej bakterii, bo my myślimy, a tam mały grzeszek tych pierwszych rodziców. Ale jeśli grzech byłby czymś takim jak jakiś wirus, którego nie można opanować i on się rozprzestrzenia szybko. I może być pandemia tak zwana. Wirus, nie wiem, różne są, na przykład gruźlicy, czy wirus ptasiej grypy, czy coś. Jak ludzie się bali. Pamiętam, jak trzeba było przechodzić przez maty z wodą, inne rzeczy, żeby buty nawet wyczyścić. I to wszędzie, i w Chinach, i w Polsce, w maskach ludzie chodzili. No bo maleńki wirus, ktoś powie, taki maleńki wirus. On mógł zniszczyć po prostu ziemię. I teraz taki coś w rodzaju tego, a może gorszy wirus, to jest grzech. I on mógł zniszczyć, ja nie wiem, może cały wszechświat. Przecież znaczna część aniołów została zwiedziona. Oczywiście. Czyli i nie tylko ludzie, ale aniołowie. A kto wie, czy nie inne istoty by później były zarażone tym. I Bóg musiał znaleźć wyjście jakieś. To, że przyszedł na ludzi, to już jest efektem tego, co się stało we wszechświecie. Prawda? Bo szatan był tutaj zrzucony i gdyby człowiek dał odpór temu, to by ta zaraza się skończyła dużo, dużo prędzej. To by to się dużo pewnie szybciej rozwiązało, bo by Bóg już miał oparcie w człowieku, że oparł się temu i by było widać to. A tak musiało się to dalej jeszcze. Bóg musiał udowodnić całemu wszechświatu, że grzech naprawdę jest grzechem, że jest czymś złym. Bo szatan go przedstawił jako dobro, jako coś lepszego niż to, co dał Bóg. I dlatego musieli wszyscy ludzie i wszyscy aniołowie i wszystkie inne stworzenia, jakie tam tylko gdzieś są, zrozumieć, co to znaczy grzech. Może dlatego właśnie konsekwencją za grzech jest napisane w Biblii, że jest śmierć, tak? Bo generalnie tylko Bóg jest w stanie, był wtedy w stanie przewidzieć i znać konsekwencje tego grzechu. Ludzie wtedy jeszcze nie byli w stanie. Dopiero jak zginął Abel, to wtedy no jakby nagle zobaczyli, tak, do czego to prowadzi. I znowu rodzi się tylko mała myśl, tak, w głowie. Takiego nic nie, takie niewinne coś. Tak jak ta właśnie jakaś tam komórka chorobowa, tak. I rozrasta się. I nagle ludzie w tym momencie jeszcze, w momencie grzechu nie widzieli tych konsekwencji. Teraz my możemy zobaczyć, nawet włączymy sobie wiadomości i widzimy, tak? Jakąś taką pełnię, ale to już jest jakby, to już jest takie uwidocznione, już jest takie mocne. Mm-hmm. Ale zaczyna się od bardzo niewinnych rzeczy, od bardzo małych. W niektórych filmach czy powieściach science fiction są takie wątki, że człowiek stwarza jakąś maszynę, robota, który mu odmawia posłuszeństwa i stara się rządzić człowiekiem, staje się niebezpieczny, prawda?
prawda? To jest to, co faktycznie stworzył Bóg, że dał człowiekowi wolną wolę. My to tylko w fantazjach czasami coś takiego widzimy, ale wiemy, że się tego bardzo ludzie boją, bo to jest to coś, co może nami zawładnąć, co może wziąć taki obrót nieoczekiwany, że nie mamy na to potem sposobu ani lekarstwa. A Pan Bóg, On nie zaskoczony został tym. Bo gdyby Bóg był zaskoczony tym, że człowiek mający wolną wolę wybrał inną drogę niż On mu polecił, no to faktycznie byłaby fuszerka. Ale Pan Bóg nie był tym zaskoczony. Pan Bóg to przewidział, taką możliwość, i przewidział również na to rozwiązanie. Tak, bo ale Bóg to był jest daleko bardziej siężny, niż nam się wydaje, dlatego że we wszechświecie jeszcze gdzieś, w którymś miejscu mógłby grzech podobny zaistnieć, a po takim doświadczeniu, jakim będzie, no to jest taki eksperymentalny, można by było powiedzieć, no taki plan Boży, ale on wyeliminuje gdziekolwiek, jakby jakaś istota chciała, postąpiła podobnie, to będzie już zgładzona, dlatego że wiemy już i cały wszechświat będzie wiedział, do czego to dąży. Dziękuję. Jest powiedziane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. To znaczy, że wiedział o nas, zanim my tam jeszcze zostaliśmy poczęci, i już nas wybrał. Tak samo jest powiedziane o tym baranku, który został zabity od założenia świata. Tak to Biblia Gdańska oddaje. Baranek zabity od założenia świata, czyli te wszystkie ofiary, to wszystko od samego początku, kiedy Bóg ubrał pierwszych rodziców w skórę, to już to była zapowiedź, że On ma plan. Umrze ktoś za człowieka. A więc Bóg nie był zaskoczony tym, Bóg nie może być zaskoczony. Tyle, że nam się wydaje, że ten plan jest strasznie długo realizowany. Ale no, w oczach Bożych zapewne tak ja to nie jest. Ja bym chciał do tego dodać, co teraz taka mi przyszła myśl, że Bóg, Boży plan polega nie na tym, jak zgładzić grzech, ale polega na tym, jak zbawić mnie, ciebie, każdego z nas. To jest wspaniałe. To nie chodzi o to, żeby tylko zlikwidować zło, ale żeby zbawić człowieka, który w to zło się wplątał. Żeby zbawić każdą istotę, która jest narażona na to działanie tego grzechu. I to jest wspaniałe. I Bóg miał ten plan już dawno, dawno, zanim jeszcze byłem, zanim świat w ogóle był, że ja będę zbawiony. Że Ty będziesz zbawiony. Ty. Każdy z nas. Ale nie robi tego na siłę. No, to musi wyjść od nas, od jednostki. Cały czas tę wolną wolę nam zostawia. Tak jest. Tak. Wygląda. Dalej tak, jest powiedziane bardzo ciekawie w uwadze. Powagę problemu grzechu można chyba najlepiej zrozumieć, gdy weźmie się pod uwagę cenę jego rozwiązania. Ofiarę Zbawiciela, Boga byśmy powiedzieli. Więc tu widzimy, że grzech to nie takie byle co. No i rozwiązanie. Ciekawe, że Bóg ofiarował najwięcej jak mógł. Czyli, żeby zabić tę bakterię, tę zarazę, to jeśli tu byśmy porównali, że twórca coś tam skonstruował jako maszynę i później, żeby ona nie była niszcząca, to co, samemu się oddać, pozwolić się zabić. No to jest wprost niepojęte. I to jeszcze człowiek, ale to wszechmogący Bóg to robi. Jezus idzie i to nie tylko tam dać się zabić, jak to dzisiaj strzelił i koniec. Ale On cierpi tak długo. Męczy się strasznie. Psychicznie jest torturowany. Plują Mu w twarz, wyśmiewają Go, kiedy wisi na krzyżu. No to jest coś okropnego, zdecydować na takie cierpienia. To widać, jak straszny jest przy tym grzechu. No dobrze. A w takim razie, jak wygląda ten plan pomocy też człowiekowi i wyeliminowania grzechu? Najpierw o człowieku. Co Bóg czyni najpierw? Mamy grzesznego człowieka, żeby pomóc człowiekowi. Wyciąga do niego rękę.
i mówi, nie jesteś, nie jesteś sam, jestem z tobą, mogę ci pomóc, podążaj za mną. Znaczy, jeżeli ktoś jest winien, tutaj jest bezsprzeczna wina po stronie tego złoczyńcy, którym jest człowiek, musi stać się jakieś, musi go usprawiedliwić. Musi być coś, co wykaże, że faktycznie on nie jest taki grzeszny, tylko jest sprawiedliwy. I tu przychodzi Chrystus ze swoją krwią, prawda? Mówi, stop, ale tu ja za niego daję życie i ja go oczyszczam, ja go usprawiedliwiam. Ja wszystkie jego grzechy likwiduję. Za wszystkich ludzi Chrystus umarł, wszyscy mogą być usprawiedliwieni? Bezwzględnie wszyscy. Tak. Tekst przewodni mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał żywot wieczny. Tutaj autor nam tego rozważania podpowiada taką konsekwencję, że aby to usprawiedliwienie mogło do mnie przyjść, to ja muszę coś ze swojej strony dać. Można byłoby pomyśleć, co ja też mogę takiego dać. Co takiego dać, że to u Boga może mieć wartość? Okazuje się, że tą wartość jedyną, jaką tu może być, to jest moja wiara. To jest moja chęć uwierzenia w to, że to jest możliwe. I to musi być żywa wiara, która się objawi w mojej postawie. Oddanie co najwyższe. Nie chciał po prostu człowieka zmuszać. Jeśli umarł za niego, no to teraz musisz być zbawiony. Oczywiście. Nadal zostawia mu wolną wolę. Tak. On zrobił wszystko. Tak naprawdę zapłacił tą cenę za każdego z nas. On niewinny umarł za winnych. I teraz my grzeszni możemy być usprawiedliwieni, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. No w porządku, ale coś... Teraz możemy zrobić my, zależy od nas. Zgrzeszyć to mieliśmy wolną wolę, to od nas zależało. A teraz być zbawionymi od nas zależy? Zależy to od nas, bo jeżeli nie przyjmiemy tego zbawienia, nie uwierzymy w to, że Jezus umarł na krzyżu i oddał swoje życie za nas i nie będziemy podążać za Nim, tak przekładając na język współczesny, jeżeli Jezus nie stanie się naszym GPS-em, który będzie nas prowadził, to nam to nie pomoże, to musi wypłynąć od nas. Ale jeszcze chciałem wrócić myśl wcześniej. Musimy sobie uzmysłowić, że jest to dla nas za darmo. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, że ktoś musiał komuś coś dać i załatwił sobie, to tu my nic nie musimy oddawać tak naprawdę. Jezus nam to dał za darmo i dał to wszystkim, bez względu na to, czy jesteśmy bogaci, czy biedni. Jest to na wyciągnięcie ręki. Pismo Święte mówi, no, że trzeba po prostu uwierzyć, że możemy być zbawieni, wyratowani. No, ale skąd wziąć tą wiarę, żeby to uwierzyć? Tak wielu ludzi po prostu ani w Boga nawet nie wierzy, a tym bardziej jeszcze w zbawienie. Wiara ze słuchania zbawienie jest, zbawienie jest z łaski Bożej, ale z naszej strony przez wiarę. Bóg łaskę nam daje, możesz to przyjąć, ale ty musisz uwierzyć i to przyjąć. A skąd wziąć wiarę? Trzeba nauczyć się słuchać. To jest trudne dla ludzi. Dzisiaj mało kto chce słuchać. Wszyscy chcemy mówić, wszyscy chcemy rządzić, wszyscy chcemy swoją rację pokazać. A słuchać to jest takie nie bardzo popularne. To nie jest mile widziane. Jednostka, która tylko chce słuchać. A to jest właśnie, tylko to jest potrzebne. Żeby słuchać, i to słuchać Słowa Bożego. Tak. No właśnie, bo Ewa tak naprawdę też uwierzyła. Też słuchała. I też słuchała, tylko nie tego, co trzeba, tak? Więc właśnie rozbija się o tą wiarę, że w co wierzymy. I dlatego Biblia też mówi o tym umiłowaniu prawa. Bo gdyby ona umiłowała prawo, to być może nie doszłoby do tego, tak? No to na pewno by nie doszło. Więc i w nas jest to samo, to umiłowanie prawa, bo tak naprawdę jeżeli o nim rozważamy, słuchamy, a to zaczynamy wierzyć, według niego jesteśmy w stanie postępować. Ale to jest wyłącznie sprawą właśnie Jezusa Chrystusa, który działa w nas przez swoje słowo. To, co słuchamy, czytamy i według tego przeważnie postępujemy, tak? Czym jesteśmy napełnieni. Mm-hmm.
Jeszcze w uzupełnieniu może bym powiedział, że Jezus mówił o takiej postawie, że nie tylko samo to prawo, o czym ten młodzieniec się przekonał, że tego wszystkiego przestrzegam od młodości swojej, ale Pan Bóg pragnie zaangażowania pełnego. Nie chce, on mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrosnym o nas. Że nie chce, abyśmy mieli innych bożków, czy innych jakichś rzeczy, które kładziemy przed nim. Ale to myślę, Andrzeju, o czym mówisz, to już jest drugi krok chyba, drugi etap. To jest ten etap, który nazywamy uświęceniem. Jeżeli ja świadomy jestem tego, że Bóg moje grzechy wszystkie przebaczył mi, zakrył, że On je odrzucił, że ja jestem przed Nim święty i nienaganny, to świadomy tego nie mogę pozostać obojętny. Nie mogę pozostać obojętny i wtedy chcę coś robić. Tu tam mamy taką wypowiedź w naszych podręcznikach. Pojawia się pytanie, jak coś takiego, jak to zabranie grzechów, zabranie naszej plugawości, naszych upadków, mogłoby spotkać człowieka i nie zmienić go radykalnie. Ta zamiana, nazywana nowonarodzeniem, jest częścią doświadczenia zbawienia. Więc popatrzmy, człowiek zgrzeszył, upadł, zaczął uciekać przed Bogiem, chować się. Bóg szuka go i mówi, ja umrę za ciebie. I rzeczywiście umiera. A człowieka usprawiedliwia. Ty teraz już możesz być niewinny. Od człowieka oczekuje wiary tylko. No ale człowiek sam nawet wiary nie może w sobie wywołać. Bóg daje Pismo Święte i mówi, czytaj to Pismo Święte. Człowiek czyta i czyta, jak Pan Jezus był biczowany, jak cierpiał, ile miał miłości do ludzi, jak chodził czynić dobrze. I takiego Jezusa ukrzyżowali. I budzi się ta wiara, skrucha. Panie Boże, rzeczywiście to ja błądzę, ja nie jestem w porządku. Jeśli to następuje, Bóg mówi, proszę bardzo, jeśli przyjmiesz to zbawienie, możesz żyć znów wiecznie. I tutaj jest ten trzeci etap, byśmy mogli powiedzieć, czyli uwielbienie. Kiedy to nastąpi? To zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to jest coś, co jest takie, co powinno być w życiu człowieka wierzącego, usprawiedliwionego, nowonarodzonego, powinno być żywe i pewne. To, że nie być może, że będę zmartwychwzbudzony, ale że ja naprawdę jestem przeznaczony do zmartwychwstania. To jest moja pewność, to jest dla mnie osiągalne. Bóg mi to obiecał i to jest pewne. Czyli to wszystko jest odnowione. Człowiek grzeszny, a wstaje jako nieskażony. Tak. Nowy, przemieniony. Ziemia skażona, tam ludzie wpuszczali jakichś brudów do tej ziemi. Radioaktywne są rzeczy, pewno gratów w morzu. A Bóg wszystko nowe czyni. Na tym polega cały ten problem odnowy. Grzech usunięty, już nie ma mocy. No dobrze, to piękna perspektywa przed nami. Ale teraz jeszcze wróćmy do doświadczenia zbawienia. Na środę myśli niektóre. No czy dalej potrzeba jest, żebyśmy my coś ze swojej strony robili dla ratowania innych? Pomyślmy o kazaniu Piotra. No bo za to nie będziemy zbawieni. Nie dostaniesz nic za to, że się poświęcasz i coś robisz w zborze. Czy w takim razie powinniśmy coś robić? To się dzieje z wdzięczności. Ja nawet nie wiem, czy inaczej i innego zachowania Pan Bóg oczekuje od człowieka, ale to jest na skutek wdzięczności. Jeśli wiem, z czego mnie wyzwolił, co by mogło mnie nawet spotkać, im większą wdzięczność wyrażam,
tym bardziej chcę być zaangażowany. Bo ja już to dostałem. Bo ja już to dostałem, to co miałem dostać. To, co najwspanialsze dostałem. Dostałem pewność zbawienia. Dostałem pewność zmartwychwstania. I dlatego ja coś robię. Nie, że dostanę, ale że już mam, że już dostałem. I chcę się tym podzielić z innymi. Tak. To jest, to jest piękno tego przykładu, który wiele razy był powtarzany, że czym jest Ewangelia. Wiecie, tym, iż jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie jest chleb. Ja wam to powiem. Ja mam takie przykłady prozaiczne bardzo. Ja zajmuję się handlem i mam klientów, którzy płacą później, którzy bardzo późno płacą, ale rzadko bardzo się zdarza taki klient, który da przedpłatę. I wiecie, jak takiego klienta się pamięta, takiego klienta naprawdę się pamięta. Jak on mówi, a zgoda, ja będę brał u ciebie, masz tu 10 tysięcy, ja to wybiorę w ciągu najbliższego miesiąca. Tobie się przyda, bo już będziesz tym operował. To są jeszcze rzeczy niespotykane. A myśmy taką przedpłatę otrzymali. Tak. Ja myślę o tym, że doświadczenie zbawienia właśnie objawia się w naszych czynach dobrych, bo Pismo Święte mówi, że serce, co jest najbardziej przewrotne, jesteśmy grzeszni i tak dalej. I nagle my coś robimy dobrego. Inni mówią, a co za to masz? Ja jak się chrzciłem, to przyszła do mnie kobieta i pyta się, ile dolarów dali ci za to, żeś ty tutaj został ochrzczony? Uśmiechnąłem się tylko z politowaniem do niej. Myślę sobie, no, biedna kobieta, nie rozumie tego. Myślę, że to wszystko musi być za jakieś pieniądze. I teraz, jeśli ja coś chcę uczynić dla drugiego, jeśli drugiemu mówię, tak jak Piotr, nawróćcie się, to po to, żeby pomóc i innym też, którzy nie rozumieją. I w tym jesteśmy znów podobni do Boga. Bóg nie oczekuje od nas zapłaty, a chce coś dobrego dla nas zrobić. Czyli jest to dowód odnowienia w nas obrazu Boga. Tu się okazuje, jak trudno to podobieństwo znaleźć, prawda? Jak daleko żeśmy odeszli. To, co żeśmy się tydzień temu uczyli faktycznie. Tak. No, to jest to, co nazywamy nowonarodzeniem, nowym życiem. No, ale jeśli grzeszymy nadal, czy to znaczy, że nie ma efektu śmierci Chrystusa w nas, czy odrodzenia w nas, nowonarodzenia? Jak to rozumiemy? Apostoł Paweł mówi, że nie czynię tego, co chce, lecz to, co nie chce. Jeśli to taki apostoł, którego sam Jezus powołał bezpośrednio, zawrócił z jego takiego życia, które nie było zbyt chlubne, o czym wiemy, to czym my jesteśmy? Podobni, że ja powiem to jeszcze raz, myśli ludzkie są ustawicznie złe. I to jest przykre, ale tak jest. Szatan do nas ma tak duży dostęp i tylko modlitwa może człowieka zbliżać do Boga i robić taki parasol. Ale to wraca do człowieka. I my tej łączności potrzebujemy codziennie i co chwilę. I to nie jest jakiś proces, który dzisiaj zrobię, dzisiaj się najem, jutro nie potrzebuję. Ja dzisiaj będę zadowolony, przeżyłem zwycięsko dzień, a jutro już się potknąłem tak, że wstyd mi. I tak wygląda ta nasza droga. Ale pewność zbawienia to jest konstans. Ale powiem wam, że chciałbym mieć dzieci, które by tylko tak robiły, że jeśli zgrzeszą, to on nie chciał tego zrobić złego. Nie to, co chciałem, to uczyniłem, tylko czego nie chciałem, to zrobiłem, tato, przebacz mi, bo ja tego nie chciałem zrobić. Gorzej, jeśli ludzie mają przyjemność w robieniu zła, ale dziękujmy Panu za to, że daje nam chęć czynienia dobrze. I to jest, bym powiedział, najważniejsze, co uczynił Bóg. Wszczepił nienawiść do zła, bo ludzie mają miłość do grzechu. A jeśli mamy nienawiść i czynimy czasami to, czego nie chcemy, to nie jest najgorszy stan. I za to Bogu dziękujmy. Podziękujmy Mu też za to studium, które dzisiaj mieliśmy. Boże drogi,
Może teraz lepiej trochę zdaliśmy sobie sprawę z tego, czym jest grzech. Jeśli to wymagało największej ofiary, jaka mogła być złożona, ofiary Syna Bożego, strasznego cierpienia, po to, żebyśmy my mogli wydostać się z tego dna zła, grzechu i żyć wiecznie. Boże, Ty rozwijaj w nas wiarę, umiłowanie prawdy, żebyśmy rzeczywiście nienawidzili grzechu, a miłowali prawdę i szli za nią. Żebyśmy mogli być też pomocni dla innych, którzy nie mają takiego zrozumienia. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.